W takim razie, tak jak zasugerowały organizatorki, zajmiemy się, że tak powiem, określaniem celów szczegółowych i celów ogólnych, aims i objectives później. Natomiast teraz chciałabym jeszcze jedną rzecz omówić, bo to się bardzo często myli we wnioskach, tak? Ja specjalnie Wam wprowadziłam to rozróżnienie i próbowałam sobie, że tak powiem, próbowaliśmy tutaj teraz na szybko, na bieżąco jakby te cele zdefiniować, żebyście uniknęli nagminnego błędu robionego we wnioskach, czyli mylenie celów z rezultatami, tak? Czy ktoś z osób, które mają doświadczenie, mógłby podać przykłady rezultatów? Na przykład dlatego... Przeszkolenie iluś tam osób na przykładzie... w dziedzinie takiej i takiej. Mhm. Okay. Jeszcze jakieś? 4 publikacje przydatne temu i temu, do tego i tego. Dobrze, tylko to są też rezultaty tak zwane twarde, policzalne, tak? Natomiast rezultaty mogą być także miękkie. Wzorce świadomości. Dokładnie. I teraz... Budowanie środowiska. Jeszcze raz? Budowanie środowiska. Właśnie. I, tak, i myślę, że... Nie wiem, czy kiedyś o tym, że tak powiem, co to dla Was było... żeście mieli to wypowiedziane, natomiast sposób, jak formułujecie te cele, jest też bardzo ważny, bo i formułowanie celów i rezultatów, dlatego że jeśli chodzi o cele miękkie, to istotne są te przymiotniki, powiedziałabym, związane ze stymulacją, ze wzrostem, co jeszcze, co ty wymieniłaś? Z poszerzaniem, jakkolwiek to brzmi zabawnie, w ten sposób jakby ustalamy progresywność celów, tak? Czyli one nie mają jakby... one nie mają prowadzić do takiego rezultatu zamkniętego, tylko do rezultatu, który ma jakby postępować w czasie. Tak. Okej. To jest jasne, tak? Dobrze. A teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, cel i kontekst. Ja, że tak powiem, mówiliśmy sobie o wizję, prowadziliśmy sobie wizję i misję, mimo tego, że nie chciałam tego robić, ale myślę, że dobrze. Dlatego, że bardzo ważna to jest kwestia celów a kontekst. Celów a kontekstu, w którym pracujemy. Ja się zatrzymuję na tych celach, bo uważam i jestem o tym szczerze przekonana, że jakby definicja celów i tego, co robimy, jest jakby kluczowa dla jakości projektu i jakości wniosków, tak? Trzeba sobie musimy sobie zdać sprawę z tego, co i po co. I teraz cel a kontekst, tak? Czyli mamy jakiś tam projekt, którym jest co? Przykład, proszę. Możemy pracować na waszych przykładach. Edukacji kulturowej, na przykład, takie jak to robimy. Dobra. Musimy mieć wtedy wszyscy ładne odniesienia. CPE, tak? Na przykład, tak. Czy to okay. I teraz wszyscy żyjemy, że tak powiem, w jakimś świecie, w jakimś otoczeniu, nie tylko kulturalnym, ale otoczeniu w ogóle, tak? Jak mówimy sobie o grupach docelowych i diagnozie i definicji potrzeb, to tak naprawdę odnosimy się do kontekstu. Tak, tego, w którym działamy. Jakby powiedzieliśmy też już to, że nie możemy, to znaczy, że robienie projektów wyabstrahowanych z kontekstu prowadzi jakby do porażki tych projektów i de facto, tak mówiąc namacalnie, do najczęściej albo nieosiągnięcia celu, ale mówiąc wprost niezrealizowania frekwencji. I teraz chciałabym tylko, żebyście zwrócili uwagę, to już bardzo króciutko, na rodzaje kontekstów, w których się poruszamy, czyli tak zwany kontekst bliski i kontekst daleki, tak? Bo to Wam da źródła tak naprawdę do definiowania grup docelowych, ale także do szukania źródeł do pisania diagnozy, bo o tym się często zapomina, tak? Że diagnoza musi mieć źródła swoje. Jak tego sami nie zbadamy, to jest mnóstwo strategii, planów, raportów, które są w zasięgu ręki, tak naprawdę bliżej, wszystko de facto jest w internecie. I jeżeli my w swoich wnioskach nie definiujemy, nie tworzymy tak naprawdę diagnozy, to najczęściej nie dlatego, że nasza grupa jest bardzo specyficzna, nasz cel jest bardzo specyficzny, tylko że nie wykazaliśmy trudu, żeby te informacje zdobyć. Za to się płaci brakiem punktów, tak? Mówiąc wprost. Więc okej, okay, to CPE. Co jest bliskim kontekstem tak naprawdę? Zamek. Okej, okay, no zamek. Zamek jest takim bliźniutkim. Okej, okay, ale dalej.
Osoby, które biorą udział w warsztatach, te, które są z Poznania. Okej, okay, ale to jest. To już precyzujmy, o co się kryje za CPR, żeby też wszyscy wiedzieli. Nie? Centrum Praktyki Edukacyjnej. Tak, tak, tak. Tylko chodzi mi o to, że czy cały jakby pomysł na CPE, czyli cały projekt. Cały. Ja bym powiedziała, cały. Nie mówmy sobie o konkretnych działaniach. No. Dobrze, to nie. Złożonym projektem, a weźmy Klaudii ten piec, bo on jest jakby, jest czymś takim. Piec to nie jest projekt. Ja wiem, tak powiedziałam upraszczająco, ale po prostu wydaje mi się, że to jest tak namacalne i tak wszystkim, tak konkretne. Czyli możemy sobie tutaj zapisać działania kolektywu Kąpielisko ogólnie, tak? Kolektywu Kąpielisko, dobrze, porysowałam, ale no trudno. Wszyscy wiemy o co chodzi. Kolektyw Kąpielisko, dobra. To jest, Klaudia, co jest dla Ciebie kontekstem bliskim tak naprawdę? Park Ostrowicza, który mieści się jakby nasz skrawek zieleni. Okej, okay, park, ale de facto Rosu na Łazarzu, tak? Łazarz. 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 Dzielnica, tak naprawdę, tak? Bo park to jest miejsce, to nie jest... To znaczy, to tak już najbliżej, jakby rzecz ujmując, to też jest dosyć istotne, że to się nie dzieje na przykład na podwórku, a jednak trochę bardziej w parku, prawda? To jest dla nas ważne. Okay. Czyli też Łazarz jest pojęciem sporym chyba. No, to nie jest tak, że od razu działa się na całym Łazarzu, tylko jednak na tym konkretnym wycinku przestrzeni. Okay. To są mieszkańcy tego Łazarza, a nie wszyscy ludzie, którzy mają przyjść z Poznania na Łazarz, tylko właśnie mieszkańcy Łazarza. Dobrze. Fajnie, że tak to robimy, słuchajcie, na kole, bo to też widać po prostu de facto bliskość, daleko w kontekstu, tak? Czyli de facto tutaj mamy na linii park, możemy sobie zaznaczyć, tak? Dzielnica gdzieś, nie wiem, tu jest kontekstem bliskim. Dzielnica, mieszkańcy, de facto jest to samo, można powiedzieć, tak? Bo przecież nie, okej, możemy sobie mówić w dzielnicy, możecie zrobić projekt na temat jakiegoś, nie wiem, budynku w dzielnicy, ale de facto będzie on dotyczył mieszkańców, będzie robiony dla mieszkańców, tak? Natomiast, okej, to jest Łazarz, a co dalej? Poznań. Oczywiście. Ale co Poznań, słuchajcie? Mieszkańcy Poznania. Okej, okay, mieszkańcy Poznania, ale co jeszcze? No, infrastruktura miasta też. Tak? Powiedzmy, że to jest dosyć blisko centrum. Mhm. Co też ma jakieś znaczenie, że to nie jest jakby działanie gdzieś tam pod miastem, tylko nadal w mieście, nie? Samo to, że, że miasto. Czyli odwołujesz się do przestrzeni bliskiej i dalszej, tak? Cały czas mówisz o przestrzeni. Natomiast kiedy mówimy o mieszkańcach, to o czym de facto mówimy? O rodzinach aspirujących na przykład. Czyli o demografii, mówiąc, jakby uogólniając Asię przykład o demografii. Czyli z jednej strony, nie wiem, w jakim wieku tam ludzie mieszkają, tak? Jak zamożni, ile jest szkół, jakie są szkoły, to zależy też od tego, na przykład jak robisz działania edukacyjne, to koniecznie musisz sprawdzić, gdzie w pobliżu ciebie są szkoły. Ale co jeszcze oprócz szkół? Domy kultury. Instytucje. Tak. Tak, domy kultury, ale co poza domami kultury? Główne biblioteki. Mhm. Instytucje szerzej po prostu. Na przykład? No tutaj będzie biblioteka, jakieś kółko teatralne w szkole, tak. Wszystko co się dzieje kulturalnie w tej okolicy. Mówisz wszystko, a wymieniasz wszystko, co jest. No ale też na przykład ogrody działkowe w naszym przypadku mają znaczenie, ale na przykład, że są nie wiem. Kino albo centrum galeria handlowa, która organizuje warsztaty plastyczne, a wy też je robicie? Nie zapominajcie o takich rzeczach, bo żyjecie w kontekście nie tylko swojego sektora, tak, czyli instytucji i waszą konkurencją, mówiąc wprost, nie jest tylko instytucja, ale wszyscy inni, którzy robią podobne działania albo skierowane do tej samej grupy. Tutaj można powiedzieć, dokładnie, właśnie, tak? Przecież piknik niedziela. Dni Łazarza? Tak. Dni Łazarza. Okej, dobrze, to sobie raczej. Ja myślę, że dobrze jest, właśnie wskazując kontekst bliski i daleki, pracować kategorią mapy i nawet sobie zmapować po prostu z zespołem projektowym dzielnicę kategoriami jakby energii ludzkich, podmiotów różnych działających i indywidualnych, i instytucjonalnych, i organizacyjnych, wszelkich inicjatyw. Może się okazać, że Rada Osiedla jest silna na danej dzielnicy czy ulicy, nie? A na przykład jest mniej NGO-sów, czyli po prostu inaczej to się też można robić to w tabeli, na przykład robić analizę osób kluczowych czy podmiotów kluczowych, ale myślenie kategorią mapy, to po prostu to jest dobre, nie? Że sprawdzimy, co się tam dzieje. To jest też, mówiąc po prostu, bardziej zaawansowane. Skupimy się na razie, tak powiem, na kołach koncentrycznych, żeby móc o tym rozmawiać. Często te firmy mają pewną ilość pieniędzy do wydania na rzecz kwestii kulturalnych.
Dokładnie. My kupujemy ostatnio już pod uwagę na przykład restauracje. Mm-hmm. Na Łazarzu jakby nie ma ich zbyt wielu, ale mm-hmm. tworzą się nowe. Mm-hmm. Co też chcielibyśmy w jakiś sposób wspierać w dalszej perspektywie. Okay. To też takie wpisujące się w ten klimat rewitalizacyjny. Mm-hmm. To nie są restauracje jakieś sieciowe, tylko mm-hmm. to są inicjatywy oddolne zupełnie. Mm-hmm. To jest coś, co powiedzieliście tak naprawdę, generalizując bardzo, o dłuższy czas, czyli o miejscach i o ludziach. Natomiast kontekstem są też oczywiście potrzeby, natomiast Ty wspomniałaś o jednej rzeczy, mimochodem, o trendach. Trendy też są kontekstem naszym, w którym pracujemy, tak? I to, czy jest moda na slow food, jest jakby kluczowy w wyborze działań kolektywu. Okej, okay, trendy. Natomiast jeszcze teraz, okej, okay, to potem sobie dopiszemy to, skąd możemy brać informacje na temat tych rzeczy, dobrze? Kontekst dalszy. Tu mamy Poznań. Wychodzimy poza Poznań. Okej? Okay? Bo już sobie, bo rozumiemy, że jeżeli jest miasto, to są instytucje miejskie, inne tego typu kolektywy, nie wiem, działanie w ogrodach Fundacji Malta, tak? Bo to jest podobny typ działania. Okej, okay, co dalej? No instytucje, to publiczne, państwowe, które mogą wspomagać finansowo typu ministerstwo. Mm-hmm. Mm-hmm. Okej. Okay. Dobra. Drugi sektor, który może środki na CSR. Okej, widzę. Jeszcze myślę, że sektor nauki, tylko taki dalszy. Mm-hmm. To jest zresztą miejsce, które pozna różnego rodzaju diagnoz. Okej, okay, ale posłuchajcie, żebyśmy się też nie rozkładali tak bardzo szeroko, bo robimy sobie konteksty, ale nie mówimy ogólnie, tak? Czyli jeżeli mówimy instytucje, no to okej, okay, wymienimy sobie te, które mogą być potencjalnie związane, bo tak myślimy, jeżeli mówimy biznes, to okej, okay, to może jakiś, nie wiem, sadownik albo ktoś, kto, albo nam może zrobić remont, firma, która robi remonty, nie wiem, albo posiada elementy do remontów typu Castorama, tak? Ona jest jakimś tam naszym kontekstem, czy restauracje, natomiast nie firmy w ogóle, bo chyba, że macie strategię uderzania, że tak powiem, o pieniądze do firm dentystycznych, ale wątpię. Jeszcze nie. Także kontekstowanie, słuchajcie, kontekstowanie nie jest wyabstrahowane od potrzeb, tak? Tu jest centrum, jest nasz projekt, czyli kolektyw. Nie robimy sobie ogólnej mapy Polski, bo to wszyscy mamy. Robimy sobie to, co jest nam potrzebne. Okej. Okay. Naukę to podpisujemy, ale chciałabym ją za chwilę skonkretyzować, bo my myślimy na przykład bardzo konkretne jakieś raporty, tak? Czy mm-hmm. jak sama tak. mówiłaś, jakieś takie diagnozujące rzeczy, które i to jest kluczowa życia. Sprawa. Tak. Ale też uniwersytety na przykład w takim kontekście współpracy z nimi. Oczywiście. Okej. Też inne tego rodzaju inicjatywy w Polsce na świecie. Mhm. To dobre praktyki, tak? Przykłady. Mhm. O, dobrze. Czyli de facto wszystkich innych działających w podobnej sferze albo mogących działać razem z nami, tak? To możemy sobie powiedzieć. Natomiast też coś, co jest takim, oczywiście tutaj możemy jechać dalej, Europa, świat, pytanie czy potrzeba, tak? Natomiast jedna rzecz, która tutaj jest też bardzo ważna, o której nie mówimy, a de facto przenika wszystkie te elementy, które pisaliśmy, to są polityki, mówiąc wprost, i strategie, które są podstawowymi kontekstami, które musimy znać i, że tak powiem, nie czytanie strategii, mimo tego, że to są długie, często nudne dokumenty, jest grzechem zaniechania, jeżeli się pisze projekt. Ok, proszę mi podać przykład strategii związanej z kontekstem bliskim. Zagospodarowanie terenu? Brawo. Mhm. To akurat bardzo bliski, bo z tego co wiemy, mogą tam powstać niedługo biurowce. Dokładnie, więc ten przykład, o którym mówisz, pokazuje, jak tak zwane polityki czy strategie wpływają bezpośrednio na działanie. To nie jest coś, co jest poza nami, co jest tylko dokumentem. Często elementy jest tam mnóstwo elementów deklaratywnych. Natomiast to de facto, po pierwsze, wpływa na nasze życie, a po drugie, to jest coś, do czego możemy się odwołać, pisząc diagnozę i pisząc projekt. Jeżeli ja piszę, przepraszam, tylko oczywiście upraszczając, ale jeżeli ja piszę, że ja zrobię zajęcia muzyczne, fletowe, bo ja lubię flet, no to sorry, ale jeżeli ja napiszę, że ponieważ nie ma już muzyki w szkołach, 90% dzieci nie potrafi zagrać ani zaśpiewać gamy C-dur według badania jakiegoś tam, no to jest inna rozmowa, tak? Więc ta, że tak powiem, dla dobra waszych wniosków, tą pracę trzeba wykonać, ale jest dobra wiadomość. Ponieważ działacie jakby w sferze kultury i w sferze edukacji, jest też tak,
że ileś tam tych dokumentów będzie się stosować, czy w nich znajdziecie argumentację dla wielu waszych wniosków. Tak? Więc to nie jest taka praca, którą się wykonuje zawsze od nowa. To jest coś, co musicie mieć w tyle głowy. Zresztą wam podpowie często dużo ciekawych rozwiązań. Strategie, badania, tak? Ok, kontekst dalszy, strategia... rozwoju miasta na przykład też. Dobrze. Przy okazji też konkretnych wniosków na przykład, no ale na przykład dajmy na to, że piszemy wniosek, że to jest nie z Ministerstwa, chyba do Ministerstwa Kultury, no i jest na przykład priorytet to do Narodowego Centrum Kultury, znaczy się jest na przykład priorytet na współpracę z danymi państwami, czyli na, tam na Niemcy, nie wiem, Rosję, jakieś konkretne państwa, czyli jak też musimy mieć jakby pod uwagę, brać to pod uwagę. Coś. Absolutnie tak, często i to ten przykład, który jest dobry, jest dobry dlatego, że często tak zwana polityka kulturalna jest niezdefiniowana, niewypowiedziana w ten sposób, tak? Ją się stosuje, natomiast nie znajdziecie, natomiast Narodową Strategię Rozwoju Kultury znajdziecie na takim poziomie ogólności, że tam oczywiście musicie jakby napisać, fajnie jest rzucić jakieś dobrze brzmiące zdanie dotyczące edukacji, ale de facto nie znajdziecie tam informacji, co w tym roku jest premiowane. To znajdziecie w tak zwanych priorytetach czy programach i regulaminach. Mogę przerwać, zadam paskudne pytanie teraz, ale mówimy o początku drogi, tam jest zmiana społeczna. Tak. Czy ja, biorąc pod uwagę te wszystkie strategie pod kątem takim, czy te priorytety są, czy ich nie ma, nie stosuję strategii przystosowawczej, bo co jak nie ma? A ja coś muszę wpisać do wniosku, żeby udowodnić, że ja wiem, co robię, w jakim działam kontekście i tak dalej. I nagle mam, przepraszam, odwołam się do bardzo konkretnego przykładu, strategię rozwoju miasta Poznania z programem Kultura, który jest do chrzanu. No i tam nic nie ma tak naprawdę. To jest wszystko prawda. I teraz, jak sobie przejdziemy do drugiej części dotyczącej wniosków, to jedną rzecz to jest najważniejsze tak naprawdę, co wam w tej chwili powiem, to jest najważniejsze zdanie, z którym musicie wyjść i które musicie zrealizować w życiu. Najpierw jest projekt, a potem jest wniosek. I nie ma czegoś, często mówi się o tak zwanej grantozie, tak? Okej, jest takie zjawisko, ale ono wynika ze złego wykorzystania narzędzi, które dostajemy. Ze złego używania, jakby ze złego sposobu planowania tych projektów, które robimy. De facto najpierw my musimy wiedzieć, co chcemy zrobić, potem szukać do tego środków, a nie odwrotnie. Dlatego to, co zrobimy za chwilę, to po pierwsze i dlatego też taką ma strukturę ta moja prezentacja dzisiaj. Najpierw określamy projekt, a potem pod ten projekt będziemy szukać źródeł finansowania w oparciu o wartości i cele projektów, nie odwrotnie. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, bo de facto nie odpowiedziałam jeszcze, tak? Moim zdaniem dokumentów jest tyle, że zawsze znajdzie się jakieś uzasadnienie. Taktycznie działa. Nie, no ale nie, ja mówię racja, zupełnie serio, racja, tak? Racja. Tutaj trzeba być, w ramach pisania projektów trzeba być pragmatycznym i nie oszukujmy się też, że są po naszej stronie. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, ale czasami jest też tak, że mówiąc wprost, trzeba wykorzystać i po to też warto robić ewaluację własnych projektów, tak? Bo to też jest element diagnozy i to jest bardzo ważny element diagnozy, bo jeżeli wy robicie badania w ramach swojego projektu, których nikt nie robi, a my na przykład w przypadku to akurat Malty, to uważam, że to jest bardzo fajne, razem z Instytutem Socjologii są robione rokrocznie, o chyba 4 lat, badania dotyczące publiczności. De facto 4 lata temu to były jeszcze jednak w miarę pionierskie badania, natomiast one nam rokrocznie służą do tego, żeby de facto określić naszą grupę docelową zadania. I też jest tak, i to mogę powiedzieć otwarcie, bo akurat uważam, że to jest plus, że na tej podstawie też często definiujemy grupy, których nam brak. Bo na przykład w tych badaniach wychodzi, był czarno na białym, to akurat jest przykład, bo jak nie pamiętam dobrze, że na przykład brakuje nam gimnazjum, tak? Albo że mamy lukę pomiędzy 40 rokiem życia, a nie wiem, 70. To też warto wykorzystywać taką wiedzę do planowania działań. Nie po to, żeby pisać pod to plany, ale czasami jest tak, że można jakiś projekt zrobić edukacyjny, nie tylko dla tej grupy, która nam pierwsza przychodzi do głowy, czyli tak jak rozmawiałam w trakcie przerwy, z jedną, jak rozmawiam w trakcie przerwy, że i na przykład mamy priorytet, nie wiem, cyfryzacja polskiej, albo teraz będzie duży kawał pieniędzy na tak zwane digitalizację i nowe media z Unii Europejskiej w tej nowej perspektywie, to może trzeba na przykład, jeżeli ktoś z centrum senioralnych, pamiętam, że był ktoś na liście,
No okej, dzisiaj nie ma. No okej, no to można, może można, nie wiem, zrobić to i nawet jeżeli jest projekt do sztuł, może można zrobić to w formie czy dla bibliotek współpracy, nie wiem, dzieci z seniorami, tak? Jeden uczy drugiego. No to są jakby banalne pomysły, tak? Natomiast de facto też można w ten sposób myśleć i w ten sposób szukać. I wtedy jak szukamy tak jak naprawdę odpowiedniej strategii, to nie odwołujemy się tylko, nie wiem, do informacji o edukacji, do kultury czy medioznawstwa, ale także możemy wyciągnąć teksty dotyczące, nie wiem, aktywności osób starszych w regionie, nie wiem, dostępu dzieci do edukacji, mnóstwo jest informacji, którymi możemy wesprzeć nasz sposób myślenia. Uważam, że najczęstszym błędem i największą ściemą, którą ekspert od razu widzi, jest niewypełnienie tego bliższego kontekstu i powoływanie się tylko na ogólne strategie. Podam przykład, na przykład projekty z czytelnictwa. Dajmy na to, że ktoś chce przeprowadzić projekt z czytelnictwa, pogłębiający czytelnictwo w Poznaniu i jako uzasadnienie swojego celu podaje wszystkie raporty, które do tej pory wyszły w Polsce dotyczące złego stanu czytelnictwa w Polsce. I on podaje, to widać, że to wziął z sieci, widać, że po prostu to ściągnął w PDF-ach sobie i to cytuje po prostu garściami, tego jest mnóstwo, ale nie ma żadnej informacji dotyczącej tego, jak wygląda stan czytelnictwa w tej konkretnej szkole, w której on chce zrealizować projekt, bo być może ten wnioskodawca nawet nie wie, że akurat w tej konkretnej szkole jest super bibliotekarka, która od 4 lat robi super projekt i po prostu jeżeli coś dostaje się takiego do oceny, to po prostu od razu widać, to jest po prostu ściema. Czyli to jest to, o czym ty też mówiłaś, że ktoś sobie po prostu nie zadaje trudu konkretnego, żeby wypełnić ten mniejszy kontekst i to, co Małgosia mówi, ma sens tylko wtedy, jeżeli jest ten pierwszy kontekst i drugi kontekst, jeżeli jest tylko ten jeden, bo on jest najłatwiejszy, bo zawsze możemy usiąść przy komputerze i wygooglać, nie? Ale nie wolno się tylko i wyłącznie na tym zatrzymać. Tak, ale to też absolutnie zgadzam, dlatego mówmy, że te koła są związane z pewną bliskością danego naszego projektu, tak? To, co widzimy tutaj jako rodzaj zapisu graficznego, to też jest jakby sposób jakby działania, tak? Natomiast jest jedna rzecz kluczowa tutaj, bo okej, jedna rzecz to jest to, że ekspert to widzi. No dobra, jeden widzi, drugi nie widzi. Ale najważniejsze jest to, że ja wierzę, że takie rzeczy odbijają na wsieczkę na frekwencji właśnie, na tym, że my nie mamy tych odbiorców. Bo ja na przykład powiem wam, że usłyszałam taki, razem jak uczyniliśmy projekt, usłyszałam coś, co mnie bardzo zdziwiło, bo ja nie pomyślałabym, że mogłaby być taka sytuacja w Poznaniu, gdzie przygotowano projekt bardzo fajny edukacji, bardzo fajny, tam uczestnictwa w kulturze edukacyjnej, dotyczący uczestnictwa w kulturze, dotyczący komiksów dla dzieci. Tak? Jak to się stało nagle, że taki projekt, no wszyscy mówimy komiks dla dzieci, super, rysują z artystami, no przecież no co, no fajny projekt, tak? No ale się okazuje nagle, że on nie ma odbiorców, że oni po składając sprawozdanie nie mogli wykazać tej liczby dzieci, które są założyli. Dlaczego? No możemy sobie zadawać pytania, ja nie zadałam jeszcze tego pytania, ale no na moje oko to jest jakby brak rozpoznania, czy de facto ktoś jest tym zainteresowany, tak? To jest jedna rzecz, brak rozpoznania, a z drugiej strony, bo z tym się to wiąże, tu rozpoznajemy, żebyśmy wiedzieli, do kogo mamy się odzywać. Bo położenie ulotek zawsze w tym samym miejscu po prostu nie ma sensu. Czasem trzeba zrobić jeden plakat, ale zanieść go do tej szkoły. Tak? To jest, wcześniej też rozmawialiśmy gdzieś tam o tym, że chyba największa rzecz, której nam brakuje i której wszyscy nie robimy, bo jesteśmy zbyt leniwi i zbyt obciążeni różnymi zajęciami, to jest to, że nie wychodzimy na ulicę. Ja to mówiliśmy w zeszłym tygodniu właśnie na tych warsztatach, że nikt pracując w instytucji kultury, prawie że nikt nie wychodzi na, jakby nie wychodzi poza swoje biurko, tak? Nawet jeżeli prowadzi jakieś warsztaty, to prowadzi je w tym miejscu, a rzadko kiedy właśnie nawiązywane są te kontakty takie gdzieś tam. To jest prawda, tylko że ty nawiązujesz teraz do form działania, a ja mówię o zdefiniowaniu grupy docelowej i to też jest kanałach dotarcia tak zwanych. Zobacz, że nie wyjdziesz w przestrzeń i nie zobaczysz, co tam się dzieje, tylko będziesz miała takie odniesienie, nie wiem, do internetu, tak? Bo się o tym pisze czy coś tam, a sama tego nie widzisz, jakby nie czujesz. To jest prawda. To też jakby, ta diagnoza jest jakby wtedy podwójna, nie? Jeszcze tutaj jedna rzecz, bo wcześniej też powiedziałaś o tym, że jak robiliście w Malcie badania, to wam wyszło, że jakiś tam grup wam brakuje. Na przykład, nie? I że to jest pytanie o to, żeby te grupy wzbogacić. Ja się zastanawiam teraz. Nie zawsze trzeba. No właśnie, nie zawsze trzeba. Tylko właśnie ja się zastanawiam, bo może Malta jest tutaj też dobrym przykładem. Jakby, bo ja chciałabym się na przykład zapytać, jaka jest grupa docelowa Malty, jeżeli mogłabym tak szybko jakby tylko. Tak naprawdę Malta ma bardzo szeroką grupę docelową, tak? I jakkolwiek to bardzo źle brzmi, to.
jakbyś zapytała mnie, jakbyś zapytała nas o Maltę, to na pewno dostałabyś odpowiedź przede wszystkim, że Malta jest dla mieszkańców miasta, tak? Mhm. Natomiast stoję na stanowisku takim, że nie ma działań dla wszystkich, tak? No właśnie, są działania skierowane do określonych grup docelowych, tak? Czyli w ramach tych mieszkańców Poznania są jeszcze wyodrębnione grupy, do których mówimy, ok, to tym się będzie podobało to, tym się będzie podobało to, to tym trzeba to wrzucić, to tym trzeba to wrzucić, tak? Więc jak ja, że tak powiem, myślę, to zazwyczaj wygląda to tak, że jest cel odbiorcy, czyli definicja grupa docelowa, tak? I kanały dotarcia. I to musi być, że tak powiem, ze sobą powiązane. Ten diagram może nie jest fajny, tak? Ale to są trzy komponenty, których nie można oddzielić. To nie jest linearne, tak? To absolutnie nie jest linearne, tak? Bo cel wyznacza ci też kanały, bo jeżeli ty robisz na przykład projekt, bo taki też kiedyś czytałam, kiedyś oceniałyśmy, dotyczący właśnie aktywizacji czytelnictwa, seria filmików w telewizji, jak to się mówi, tej WTK? No okej, okay, nie chciałam wymieniać nazwy tej. Regionalnej. Regionalnej na przykład. No to de facto w jakiś sposób ci to zdefiniuje kanał dotarcia, którym jest telewizja, tak? To jest banalny i bardzo prosty przykład, ale na swoim przykładzie możecie taki zdefiniować więcej. Jeżeli na przykład, nie wiem, Asia, robisz projekt w szkole, to twoimi kanałami dotarcia są na przykład wychowawcy danych klas, dla których to jest skierowane, tak? Albo powinny być. Nawet jeżeli są nieskutecznymi kanałami, to nie są kanały, które powinnaś zaniedbywać, nie? No tak, tak. No. Tak. Promocji. No a ja nie powiedziałam o promocji, faktycznie, bo nie mówię o promocji, bo nie. Ale tylko, no to może warto tylko pamiętać, że jak sobie zdefiniujemy to, co teraz ty rozrysowałaś, to siłą rzeczy jakby też przygotowuje strategię promocyjną, no i umówmy się, że może już w tym gronie wszyscy wyjdziemy poza plakaty i ulotki. I po prostu przy planowaniu promocji projektu otworzymy głowy i poza Facebooka, tak? Po prostu to już dzisiaj nie jest żadna promocja. Żadna po prostu. Czy powiem tak, też pytanie, na ile przy działaniach lokalnych, od których tam wychodzimy, zależy ci na takiej promocji, że no jakby mieliśmy też taki wewnętrzny problem, że jedna osoba z naszej grupy stwierdziła, że teraz trzeba napisać do wszystkich gazet, że zaczynamy swoje działania do wyborczej, do jakichś gdzieś tam. Tak, i wpisać do wniosek jakby 10 tysięcy na promocje, które są źle wydane po prostu. No to, tam już nie było kosztów na promocję, ale jakby... No tak. No ale też pytanie, ileś tam wydrukowało, ale właśnie po co, nie? Jeśli chodzi o waszą grupę, czy to rzeczywiście jest tak, że te media są najważniejsze, to jest depersonalizowany komunikat, a wam chodzi o konkretnych ludzi, prawda? Jedno zdanie, tak? Ale jeżeli oni będą mieli wsparcie w postaci, nie wiem, regionalnej gazety, tak? To też będzie istotne, w tym sensie, że to będzie jakby mocowało te ich działania. Właśnie. Przekład jest na zaufanie potencjalnych sponsorów, bo ta widoczność im też jest potrzebna. No tak, tak, na pewno. To jest jakiś ciąg. Ale na etapie, kiedy wiemy, co uda nam się w tym roku zrealizować, wiemy, że to nie są wielkie działania i jakby bez też na razie wsparcia sponsorów, to tak naprawdę trochę mniej nam zależy na takiej promocji, żeby tam ludzie sobie w niedzielę przy kawie czytali, że coś tam ktoś robi, bo to taki komunikat de facto pozostaje, tak? Jak pięknie ten artykuł nie byłby opisany, to jakby nie jest powodem do przyjścia do nas. Ale jak Stefan powie, że było fajnie, to jest najważniejsze dla nas. Czyli no po prostu nas nie zapłacić właśnie. Ja zwrócę na jedną podstawową rzecz uwagę, tak? I to jest coś, co też nacisk kładzie się przede wszystkim tak naprawdę na nowoczesnym marketingu. Podstawową rzeczą jest zdefiniowanie grup docelowych. Ja używam tego określenia, które jest określeniem marketingowym, tak? Nie określeniem projektowym. Bez tego nie ma definicji kanałów dotarcia, tak? Dlatego ja też używam określenia, nie mówię o promocji, dlatego że tylko mówię o kanałach dotarcia, tak? Dlatego że uważam, że to jest
że kanały dotarcia tak naprawdę mają z jednej strony dwa cele, tak? Z jednej strony informowanie o projektów, czyli mówienie jest fajnie, czyli tam mówiąc pro stricte promocję taką wizerunkową. Z drugiej strony jakby zbudowanie frekwencji, tak? Czyli no ja wiem, jakbyśmy mówili marketingu sprzedaż, bo de facto ile osób przychodzi nawet na twoje darmowe, na twój darmowy piknik jest tym tak naprawdę jak ten piknik się sprzedał, tak? I teraz, jeżeli nie wiecie do kogo robicie, nie będziecie w stanie wybrać dobrych kanałów. Jeśli ja mogę jeszcze coś dodać. Jeszcze tylko jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, bo to jest moim zdaniem, znaczy to jest wniosek, który mam po ocenie tych wniosków, które robiliśmy w ramach priorytetu edukacji w Urzędzie Miasta Poznania. Ja mam takie zdanie, natomiast to jest moje prywatne zdanie, to też wam teraz zaznaczę, tak? Nie można, znaczy projektach edukacyjnych nie powinno się mówić o czymś takim jak marketing samych wydarzeń, tak? Czy promocja samych wydarzeń. To nie o to chodzi, dlatego ja mówię o kanałach dotarcia i grupach docelowych, bo nam nie chodzi o to, nie jest głównym celem jakby mówienie o tym, że robimy fajną edukację, tylko robienie tej edukacji, tak? Czyli dotarcie do ludzi, żeby oni przyszli. Dlatego ja jakby stawiam tutaj, nie używam tych dwóch określeń, żebyśmy się na tym nie zatrzymali, tak? Że tylko mamy mieć ulotki, mamy mieć plakaty, to mamy fajnie wyglądać. Mnie nie interesuje, szczerze mówiąc, czy macie ulotki czy plakaty, tylko mnie interesuje, czy ci ludzie do was przyjdą, bo stwierdzą, że to jest potrzebne. A czy wy to wydrukujecie, nie wiem, na drukarce tutaj w domu i powiesicie to w szkole, na, nie wiem, na słupie czy gdziekolwiek, to już jest sprawa totalnie wtórna. Więc nie fetyszyzujcie promocji i marketingu. To jest środek do celu. Dużo bardziej złożone, no. To można ją innymi drogami. Ja bym jeszcze jedną rzecz też mogę się do tego chciała wyrzucić. Taki bardzo częsty błąd, który popełniają moi studenci, jak zaczynamy rozmawiać o takiej kategorii jak grupa docelowa, to jest typizacja natychmiast, tak? Taka, i to taka socjologiczno jakaś raportowa, czyli że ta młodzież to jest po prostu milion stereotypów, taka młodzież nie istnieje, jak oni sobie wyobrażają. Podaj bardzo często. Podaj jakiś przykład. No, marginalizowana młodzież, tak? No to moi studenci od razu mają w głowie po prostu jakąś patologię, oni wiedzą, w których dzielnicach jest ta marginalizacja. To się wszystko składa na piękny, taki stereotypowy, tak. Bardzo samograj. I tego nie weryfikują, tak jak to jest przy stereotypach, czyli oni po prostu nie mają potrzeby, oni już wiedzą, kto to jest marginalizowana młodzież, więc nie mają potrzeby tego wyjścia, o którym my mówimy i sprawdzenia, że ona może być gdzieś indziej. Ja mogę podać przykład na swój na przykład osobisty. Ja jestem z rodziny wielodzietnej, ja mam piątkę rodzeństwa. Teoretycznie według, że tak powiem, przekazu medialnego powinniśmy potrzebować pomocy społecznej, prawda? Znam ten przykład. No bardzo to dużo się na tym pracuje, a też mam wrażenie, że... Albo na przykład zakłada się, też kiedyś brałam udział w takim szkoleniu, ćwiczeniu, w którym jakby wszyscy automatycznie założyli, że na przykład osoba niesłysząca musi być osobą biedną. Tak? Oczywiście bardzo często tak jest, tak? Ale oprócz tego, że mnóstwo ludzi w Polsce w ogóle jest biednych, tak? I bieda postępuje. Ale to nie jest cecha tej grupy podstawowa. Tak? Jest mnóstwo takich stygmatyzujących, schematycznych sposobów mówienia o grupach docelowych. Dlatego ważny jest ten kontekst bliski, wyjście, to co powiedziałaś Karolina, w świat, bo może się okazać, że ten nasz... ja akurat mam taki przykład z życia. Mechanik samochodowy, który pisze książki podróżnicze. Więcej ode mnie czytał reportaży, niż ja w ogóle widziałam. Dobra. Ale tak jeszcze... Pomijając już tę rozmowę z Martą, że jakby mamy trochę mało wciąż narzędzi do diagnozy, ale na ile moje własne spostrzeżenia są w ogóle istotne na etapie pisania wniosku? W sensie, że ja mówię, że chodzę dwa razy w tygodniu tam do parku Kasprowicza i widzę, że ludzie są smutni, nie? No jakby co to wnosi, że ja to dostrzegam? Znaczy, powiem tak, tutaj mam z tym problem. Dlatego moim zdaniem między tymi kontekstami bliskim dalekim, czyli de facto tak naprawdę, bo wszystkie badania robią coś ludzie, wszystkie strategie robią coś ludzie, między tym kontekstem bliskim a dalekim, bardzo bliskim, czyli twoim zespołem, powinna taka zachodzić stała dynamiczna korelacja, tak? Ty jakby swoich odczuć szukasz w badaniach, ale też badania podpowiadają ci tropy, które ty musisz sprawdzić naocznie.
to w ten sposób działa, tak? Dlatego jak ja nie sugerowałam jakby tego, żeby przepisywać strategię, bo to też nie o to chodzi. Kiedy mówię o wyborze, to jest wybór związany z naszym doświadczeniem. Ale to ma nazwę przecież, to co powiedziałaś, Klaudia, i bardzo wiele organizacji właśnie mówiła, no nie robimy takiej sformalizowanej diagnozy, tylko po prostu rozmawiamy z ludźmi. Grupa przebadanych osób, tak? No, ale to rozmawianie z ludźmi. Ja bym podchodziła i do jednego, i do zawężenia tego konceptu szerokiego, i do tego zawężenia konceptu wąskiego z dystansem, ponieważ uważam, że oba te elementy pokazują tylko jedną stronę medalu. Tak jak mówisz, ty poprzez swoje preferencje, poprzez swój system wartości zwracasz uwagę na inne rzeczy. To jest dokładnie taki przykład jak z klubem kibiców, tak? To jest właśnie to. Dlatego też oprócz obserwacji no, są najprostsze takie elementy jak rozmowy. No. Coś bym powiedział. To ma swoją nazwę. To się nazywa obserwacja uczestnicząca. Badania kościowych, o której jeżeli na przykład czujecie intuicyjnie, to tak jak mówiła już, nie wiem, chyba czy Maria Patrzewska, czy ktoś inny tam, że my nie wiemy, że prozą mówimy. Wy to być może robicie od lat, a być może jak gdyby nigdy w sposób niesformalizowany. Więc teraz, jeżeli na przykład po dzisiejszym dniu stwierdzicie, okej, dobra, przez wiele lat właściwie to robiliśmy, to weźcie sobie, poczytajcie, nie wiem, w podręczniku do naprawdę metod badania kościowych i tak. Zobaczcie, jak można sformalizować tę metodę. Uprościć ją sobie, bo ty już uprawiasz prawdopodobnie. Tak, jakoś. I teraz i możesz to pełnoprawnie podać jako metodę rozpoznawania najbliższego środowiska. Nie ma lepszej, tak na dobrą sprawę. Znaleźć odnośniki, tak jak mówiłaś, w literaturze później, nie? To tego się też odniosę, jak chciałabym tylko teraz przejść monitoring i ewaluację, żebyśmy zdążyli wejść do wniosku, tak? Słuchajcie, monitoring i ewaluacja to jest rzecz, którą chciałam, tak jak powiedziałam wam na etapie. Monitoring robimy teoretycznie. Podstawowa różnica jest taka, poprawcie mnie, bo wy jesteście lepszymi specjalistkami w tym temacie, robimy na bieżąco w trakcie projektu, tak? No, ewaluacja może być, nie wiem, częściowa, końcowa. Możemy sobie zrobić 3 ewaluacje, jeżeli mamy 3-miesięczny projekt, jedną po miesiącu, możemy sobie zrobić końcową, jak chcemy, tak? Natomiast monitoring, ja nie będę tego może wszystkiego czytała, słuchajcie, bo myślę, że to jest coś, co możecie sobie wszyscy znaleźć, tak? Natomiast chciałabym zwrócić wam uwagę na tą rzecz, że po pierwsze, monitoring umożliwia nam wprowadzania na bieżąco zmian w projekcie, tak? I to z jednej strony, znaczy ja widzę nagminnie po prostu jeden podstawowy błąd w realizacji projektów, który polega na tym, że pisze się projekt do miasta, do marszałka, nieważne, wpisuje się jakieś kwoty w budżecie, potem realizuje się projekt, tak jak jedziemy, tak? Jedziemy z zamkniętymi oczami, robimy projekt. Potem kończy się realizacja, wszystkie faktury lądują na stół i rozliczamy projekt. No i to jest najlepsza droga do tego, żeby nie rozliczyć projektu, mówiąc wprost, według mnie, tak? Trzeba sprawdzać na bieżąco, jak sytuacja wygląda, kto, jak, ile, z czego, dlaczego, sprawdzać, monitorować dosłownie, żeby móc reagować na zmiany, bo jak się okaże, że wy usiądziecie do tych faktur dopiero tydzień przed złożeniem sprawozdania, to sorry, ale już jest za późno na ewentualne złożenie notatki uzgodnień, które umożliwia wam większe przesunięcie w budżecie niż 10%. I wtedy najprawdopodobniej wtedy tą nadwyżkę po prostu musicie oddać, tak? Czyli tak naprawdę niemonitorowanie projektu ma konsekwencje finansowe też, tak? Czyli a którym jest najczęściej przekroczenie budżetu. Znaczy to wyjdzie jeszcze od biedy, jak masz 1000 zł. Jak masz projekt już na 5000, to. No. Tylko, że może być drugą stronę, jak braknie tych pieniędzy, prawda? Ale jak zostanie, to jeszcze nie jest taka tragedia. To jeszcze zależy od grantodawcy. Są grantodawcy, którzy w życiu, znaczy nie dadzą ci drugi raz grantu, jak raz oddałaś im jakieś pieniądze. Bo to znaczy, że nie umiesz zarządzać projektem, to po co bierzesz te pieniądze? Tak jest w ministerstwie u nas nauki. Także trzeba się umieć rozliczyć co do grosika w obie strony. Czyli to nie jest kwestia stracenia i nie jest kwestia tego, że nie wiem, tak jak mówiliśmy, czasem ktoś, nie wiem, nie wyśle tego, co trzeba, nie wiem, plakat nie został powieszony, powinien być powieszony. Jakby niemonitorowanie projektu ma jakby poza zarządzaniem samym projektem, czyli tego, jak on został, na jakim poziomie jakością został zrealizowany, może mieć duże konsekwencje finansowe dla was, a konsekwencje finansowe związane z niezrozliczeniem dotacji procentują na przyszłość w postaci albo braku grantów, albo mówiąc wprost długami organizacji. I to jest coś, co przy takich małych po prostu przychodach, tak, może się ciągnąć po prostu latami, tak? Ten dług, nie wiem, 1000, 2 czy 5. Dlatego dla, że tak powiem, dobra własnego, ogólnego i projektowego, bo prędzej czy później, że jesteście prezesami, wiceprezesami czy zarządem, to wy będziecie to wykładać z własnej kieszeni.
tak już mówiąc brutalnie. Dobrze, ale obdrzecie za chwilę. Teraz bym chciała tylko jedną rzecz zrobić. Czy ktoś ma jakieś pytania? Albo uwagi? Albo o, to bym chciała was prosić o jedną rzecz. Generalne uwagi dotyczące monitoringu albo ewaluacji. Ja mam jedną. Byłoby fajnie, gdyby planować w ten sposób, żeby monitoring był powiązany z ewaluacją i ewaluacja była częściowa. Choćby na przykład, tak jak mówiłam, przy rocznym projekcie w połowie roku i na zakończenie. Jeżeli mamy ewaluatora, który obserwuje i na przykład, zwłaszcza przy projektach społecznych, animacyjnych, gdzie się pracuje z trudnymi grupami, gdzie wszystko zależy od, no nie wiem, specyficznych warunków, o takich projektach, o jakich dzisiaj opowiadała Maria Parczewska na końcu w Supraślu. I wtedy na przykład, jeżeli taki ewaluator mówi, ok, tu się coś dzieje, te grupy nie przychodzą, odpływają nam uczestnicy, no coś jest nie tak, to fajnie by było, gdyby ten ewaluator był cały czas w kontakcie z osobą monitorującą, która byłaby w stanie na bieżąco coś jeszcze zmienić w projekcie. Czyli właśnie tak jak powiedziała Małgosia, nie jechać z zamkniętymi oczami do końca, bo można się wywrócić i tutaj konsekwencje są nie tylko finansowe, ale też po prostu zdarza się tak, że ludzie odpływają z projektu w połowie. Grupy odbiorcze już nie chcą do nas przychodzić, zawiodły się, tak jak na przykład my teraz mamy 4 dni warsztatów, tak, ale gdybyśmy mieli 4 miesiące, to byśmy musieli tak co 2 tygodnie was pytać, czy wszystko jest w porządku, bo na przykład jakbyście za miesiąc przestali przychodzić, to przepraszam, dla kogo byśmy mieli robić te szkolenia, tak, a takie sytuacje mogą się zdarzać, więc skorelowanie monitoringu z ewaluacją. Ja mam jeszcze jedną rzecz, ponieważ to jest tak, o czym się dyskutuje bardzo dużo dzisiaj, że generalnie jeśli chodzi o granty na kulturę w Polsce, nie zakłada się jakościowej ewaluacji po stronie grantodawcy, to coraz więcej organizacji robi sobie sama. Chce się dowiadywać po swoich projektach czy w ich trakcie, co się dzieje tak naprawdę i uczyć się tego. I teraz problem polega na tym, że od biedy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tak zwaną wewnętrzną ewaluację, czyli ja uczestnik mojego projektu i to się dzisiaj zaczyna dziać. Natomiast warto jest w projekcie zaprosić sobie kogoś, kogo Marta nazwała zewnętrznym ewaluatorem, który dostrzega to, co się dzieje między mną a uczestnikiem, czego ja nie muszę tego widzieć i uczestnik tego nie musi widzieć. Więc kiedy prowadzę projekt, a my się trochę tego wstydzimy, czy boimy, bo nam się wydaje, że taka ewaluacja jest jakąś kontrolą. Że jest recenzją. Nie, to nie w tym rzecz. Szukać po prostu kogoś, kto... Neutralne słowo, informacja zwrotna. No, no. Brzmi słabo, ale jakby dobrze ustawia... Ale mnie też chodzi o ten zewnętrzny punkt widzenia, czyli niech to będzie osoba, która z nami nie pracowała, ale niech ona w trakcie projektu 3-4 razy przyjdzie na moje warsztaty, zobaczy i potem ze mną szczerze pogada, jakie ona zobaczyła błędy we mnie. Tak? To jest bardzo cenny punkt widzenia na to, co się dzieje. Znaczy, nie w tobie, w twoim działaniu. To jest jedna kwestia chyba bardzo ważna, czyli to, żeby w ogóle najbardziej chyba praktyczne z tych wszystkich, czyli żeby na te ewaluacje zostawić sobie czas, bo to jest chyba rzecz, o której się nie pamięta i to wychodzi z różnych rzeczy. Nawet jeżeli jest dobra wola, żeby ją zrobić i jest wszystko inne, wszystkie warunki, to jest kwestia właśnie czasu, żeby na samym początku od razu projektu pomyśleć o ewaluacji, a po drugie na przykład nie robić 1000 projektów w ciągu roku, jeżeli nie można ani zdiagnozować, ani zewaluować, ani nic poza tym, że się je zorganizuje, zrobić. Lepiej chyba zrobić mniej, ale to porządniej. Taki frazes. Ewaluacja jest jedna z bardzo ważnych rzeczy przy edukacji kulturalnej, czyli do dokumentacji. To już mówiłam o tym. Większość projektów fajnych edukacyjnych nie jest dokumentowana. I my wiemy, że w 2006 roku coś fajnego się zdarzyło, ale no dzisiaj ty, Karolina, mnie pytałaś, nie? A gdzie można dostać książki Marii Parczewskiej? W Warszawie. LED niestety nie udostępnił ich w postaci PDF-ów na ich stronie, a wielka szkoda. A jak my jesteśmy zmuszeni do tego, żeby na bieżąco ewaluować się, to jednocześnie musimy znaleźć formę dokumentowania. Tak jak tutaj pan nas teraz ładnie na przykład nagrywa, nie? I my będziemy mieli absolutną dokumentację, my to później też przejrzymy sobie w zespole i sobie zastanowimy się, o Boże, a może za dużo gadałyśmy na tych warsztatach, nie? I następnym razem trzeba będzie mniej. Więc to się wiąże po prostu koordynacja, monitoring, ewaluacja, dokumentacja i to są trzy jakby sprzężone ze sobą rzeczy, które jakby na tyle się fajnie zawiązują, że to później, jak jest dobrze pomyślane koordynacyjnie, to dobrze idzie w projekcie i służy tylko na korzyść. I umożliwia napisanie dobrego sprawozdania, bo o tym wiedzieliśmy. Bo wtedy sprawozdanie praktycznie się pisze sam. Tak naprawdę my jesteśmy złożeni przez sobie robienie ewaluacji, bo sprawozdanie jest formą ewaluacji, tak? Tylko bardzo taką szczątkową i no można naprawdę napisać dobre sprawozdanie, tak? I można zrobić to sprawozdanie ewaluacji. Kto przeczyta? No. Jeszcze jedna rzecz, która mi się teraz nasunęła, bo zostałam zaciągnięta do projektowego
do organizacji konferencji na zasadzie projektu i ten projekt jest przeteoretyzowany w ten sposób, że wszystko to, o czym teraz mówimy, wszystkie elementy projektu łącznie z analizą ryzyka z wąskimi gardłami, doszło do tego, że analiza ryzyka stała się wąskim gardłem. Czyli jeżeli ja się dowiaduję, że mam przypilnować, bo projekt jest w dodatku związany z zamkiem, pana z zamku, żeby oprowadził grupę niemiecką po zamku, bo nie wiadomo, czy pan z zamku nie zrobi czegoś, zapomni, to po prostu mi się odechciewa, jeżeli to jakby musi być analiza ryzyka, nie zawsze jakby to musi być aż tak bardzo sformalizowane, więc myślę, że powinniśmy też unikać takiego bardzo kurczowego trzymania się wszystkiego, co jest mówione na steoretyzowanych. Nie mówię tutaj oczywiście o tym warsztacie, tylko o tych biznesowych bardziej warsztatach projektowych, bo tutaj... Ja się z tym zgadzam, bo moje podejście jest takie, żeby nawet jeżeli wprowadzamy sobie różne określenia, jak mówią, make it simple, tak? Zróbmy to jak najprościej się da. Przekombinowanie nigdy nie służy projektowi, a tak naprawdę często po prostu zabiera nam czas, który możemy przeznaczyć na to faktyczne działanie. Teraz chciałam wrócić tutaj, jakby zrobić podsumowanie, tak? Zanim przejdziemy do formularzy wniosków. Czyli de facto spojrzeć sobie na to, jak występują, jakie mamy powiązanie między poszczególnymi częściami projektu. Czyli przede wszystkim powiedzieliśmy sobie uzasadnienie, określenie problemu, tak? Jest pierwsze, określenie problemu, uzasadnienie to jest jakby forma diagnozy też, tak? Tak sobie możemy używać takich neutralnych słów, które nie będą nam się wiązały z konkretnymi formami ich realizacji. Uzasadnienie i określenie problemów prowadzi do określenia celu, do określenia grup odbiorczych. Zwróćcie uwagę, jak to idzie, tak? Nie ma działań bez tych rzeczy głównych, tak? Nie zaczynamy od działań. Działania są wynikową. Natomiast same działania prowadzą nam do już bardzo, bardzo konkretnych elementów projektu, którym jest budżet i kosztorys. Ja używam po prostu zawsze jednego słowa, mówiąc po prostu budżet. I efekty oraz rezultaty. Już sobie powiedzieliśmy o tym, jakie są różnice między celami, efektami i rezultatami. Natomiast jak widzicie, one muszą jakby być wynikową, tak? Nie można mieć różnych efektów i rezultatów niż zakładane cele. To znaczy, że albo cele zdefiniowaliśmy, albo nasze rezultaty są nie takie, albo nasze działania są złe, tak? Bo to już, tu jest centrum, to jest spełnienie tego, co chcemy tutaj, co sobie tutaj wymarzyliśmy. I teraz tak, monitoring. Nie ma tutaj miejsca w sieci, dlatego że jest tak naprawdę na każdym etapie działania. Ewaluacja jest rodzajem finału. Teraz jest bardzo ważna ta linia. Chcę Wam przekazać jedno zdanie, które zawsze mówię moim studentom. I to jest kluczowe w każdym projekcie. Edukacyjnym, nieedukacyjnym, nieważne jakim. Każda decyzja finansowa jest decyzją merytoryczną, a każda decyzja merytoryczna jest decyzją finansową. I nie ma rozdziału nigdy. To jest bardzo ważne, tak? Jakiekolwiek działanie tutaj dodamy, albo jakiekolwiek działanie tutaj wyrzucimy, wpłynie nam na budżet. Często się o tym zapomina, szczególnie w kulturze, bo no przecież to zazwyczaj nic nie kosztuje. Nie ma takich działań, które nic nie kosztują, bo nawet chociażby jest to kupienie ryzy za 22 zł, a my mamy na projekt 1000. To wcale nie jest tak mało, tak? Bo to jest ile? 2%? Szybko licząc? 0,2%. 20 zł z 1000? Nieważne. Dobrze, 0,2. No okej. Okay. Nie no, 0,2. Ale na przykład, jakbyśmy sobie wtedy zwrócili uwagę, że przychodzi do Ciebie, bo to się też zdarza, każdy z wykładowców godzinę przed i mówi, wiesz, bo ja jednak potrzebuję tą ryzę. Tak? Jak się robi małe projekty, to tego typu luki w planowaniu nie są groźne. Natomiast jak się robi szereg działań, na przykład, okej, okay, podam duży przykład, bo on jakby działa na wyobraźnię. Jak ja przerabiam ponad 600 artystów na festiwalu, tak? Podpisuję ponad setkę umów. To jeżeli ja przy każdej z umów zapomnę na przykład, albo nie znegocjuję 200 zł, a jednocześnie na przykład zapomnę, że muszę przekazać produkcji, że oni jednak muszą kupić albo nie kupić jakiś dany element, nie wiem, też za 200 zł, to sobie policzcie, jakie to są ilości po prostu, a wydaje Wam się, że to jest po prostu, no co to jest 200 zł w festiwalu, który ma budżet kilku milionów, tak? To jest kwestia ilości i kwestia skali. Natomiast takie rzeczy trzeba pilnować. Niezależnie od tego, ile miałaś. Dobra,
Słuchajcie, jedziemy do wniosków. Czy ja mogłabym prosić o rozdanie tych... tak. Albo rozdacie sobie sami. Dobrze. Trzy rzeczy, nie? Tak, trzy rzeczy. To przede wszystkim bym chciała tak. Każdy z Was niech sobie weźmie regulamin, potem kryteria oceny wniosku i potem jeszcze formularz wniosku. Gdzie? Tak. Ok. Więc teraz tak. Jeszcze raz powtórzę tą całą rzecz. Nie zaczynamy nigdy od pisania wniosków. Tak? Najpierw bierzemy kartkę i definiujemy projekty na przykład zgodnie z tym schematem. Tak? Albo z tym tematem, który jest Wam zaproponowany w poradniku metodycznym ten drukarki. Tak. Bo to Wam będzie kazało zadawać sobie pytania, które... na które odpowiedzi potem będziecie opisywać do wniosku. To jest pierwsza rzecz. Ktoś nie ma wzoru? Tak, teraz przechodzimy tak naprawdę, pisząc wniosek, przechodzimy tak naprawdę do tematu, który jest tematem podskórnym, który się czasem pojawia, ale de facto nie został wypowiedziany, czyli do pieniędzy, mówiąc wprost. Bo nie po to piszemy wnioski, żeby je pisać, tylko po to, żeby dostać kasę, tak? Na realizowanie tych wniosków. Więc to, co robimy... Okej, to może sobie zacznijmy od tego... Czy chcemy sobie powiedzieć po prostu bardzo ogólnie, jakie mamy typu grantodawców krajowych, skąd możemy te środki uzyskać? Czy to jest dla Was jasne? Bo o tym rozmawialiśmy, więc tak, dobrze. Okay. Czasowo nam zależy. To teraz bym chciała, żebyśmy przeszli do tego, jak tak naprawdę wygląda... Okej. Albo nie. Wcześniej, słuchajcie. Tak. Postawimy sobie na tym. Jak wygląda w praktyce tak zwane staranie do... Jak wygląda w praktyce struktura dofinansowania z drugiej strony. Mamy coś takiego, jak nazwijmy to ogólnie program, tak? Czyli na przykład tutaj macie akurat konkurs ofert miasta Poznania w dziedzinie na wsparcie realizacji zadań miasta w obszarze kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, tak? I mamy nazwę zadania wspierającego edukacja kulturalna. Więc to jest rodzaj programu. To ogłoszenie jest wezwaniem do składania wniosków, tak? A natomiast samą dokumentacją wezwania jest po pierwsze termin, po drugie informacje dotyczące karty oceny i załączniki w postaci formularza, wniosku, wizytówki. Co tam jeszcze mamy? I załącznik dotyczący tego, gdzie umieściliśmy KRS. Jeżeli mamy tylko jeden wniosek, to musimy oczywiście też dołączyć KRS. No i w innych wnioskach to są różne rodzaje załączniki. Jeżeli zabieracie się do pisania i potem w tym dokumentacji wezwania wniosków mamy informacje dotyczące tego, czy to jest konkurs otwarty, konkurs zamknięty, czy na przykład mamy kilka dat naboru. To są takie rzeczy ogólne, które dotyczą wszystkich programów dotacyjnych, niezależnie od tego, czy to jest miejski, wojewódzki, krajowy, europejski, tak? I teraz tak, jak dokonujemy wyboru programu dotacyjnego? To jest kluczowa sprawa, słuchajcie, która, mam nadzieję, pozwoli Wam oszczędzić czas i nie pisać po prostu wniosków po omacku. Pierwsza rzecz, o której już mówiłam, dwa razy powtórzę, trzeci, bo jest ważna. Wybieramy program dotacyjny po zbudowaniu projektu, czyli wiemy, co chcę zrobić, szukamy źródła dofinansowania. Co sprawdzamy? Sprawdzamy przede wszystkim zgodność cenów, celów zawartych w ogłoszeniu, planowanych rezultatów, dopuszczalnych metod i działań, terminu realizacji i kwalifikowalności wnioskodawcy. Cele wiemy. Po kolei. Planowane rezultaty też wiemy, tak? Dopuszczalne działania i metody. Podam Wam przykład. W zeszłym roku została dokonana zmiana dotycząca różnicy między programami dotacyjnymi ministra na działania kulturalne a edukacyjne. Drobny zapis dotyczący po pierwsze wieku
Możesz mi włączyć się? Nie, no włącz. Dotyczący po pierwsze wieku, a po drugie wyłączenia z działań kulturalnych, z ofert kulturalnych działań warsztatowych. To na przykład spowodowało, że pisząc projekt festiwalowy, musieliśmy jakby wyrzucić elementy dotyczące, nie wiem, warsztatu mistrzowskiego, ponieważ takie działanie się nie klasyfikowało, tak? Natomiast z drugiej strony nie mogliśmy napisać drugiego wniosku na same warsztaty mistrzowskie do tytułu edukacja, ponieważ tam został określony wiek. Dlatego takie rzeczy sprawdzamy. Okay. Działania i metody, czyli nie wiem, czy to jest forma warsztatu, czy to jest cokolwiek, forma festiwalu, forma konferencji. Bardzo często jest tak, na przykład, że w ministerstwie pisze się na przykład z wyłączeniem publikacji albo z wyłączeniem konferencji. To jest dla Was bardzo ważna sprawa w momencie, kiedy macie fajny cel zdefiniowany, ale Waszym głównym działaniem jest właśnie dane działanie wyłączone, tak? Jakby biorąc, jeżeli macie taką informację, to naprawdę nie ma po co składać wniosku, tak? To jest jakby stracona, to nie ma po prostu sensu, tak? Termin realizacji. No oczywiście przykład z jednej z ocen. Wniosek, którego działanie zaczyna się 2 tygodnie przed ogłoszeniem wyników naboru konkursów. Takie rzeczy też widziałam, tak? No umówmy się, że to dyskwalifikuje wniosek, tak? Kwalifikowani wnioskodawcy. Okay. Ale jeżeli to tak to działanie samo, czyli rozumiem już jakby ten jakby część projektu, natomiast jeżeli na przykład jest etap przygotowawczy, którym na przykład jest właśnie analiza potrzeb i tak dalej, to można go wpisać jakby chyba wcześniej, przed tym terminem. Można, jako dodatkowo. Chciałabym to przejść potem to na też, bo to jest dobrze to, co jest ważne, to co mówisz dotyczące sposobu tworzenia harmonogramu i sposobu określania jakby ogólnych dat działania projektów, ponieważ one nie są to same z samą realizacją zadania. Ja oczywiście bardzo często jest tak, że pewne projekty przygotowujemy bardzo długo, na przykład z NSK, tak? Wyście projekty do zrealizowania planowali w sensie merytorycznym, kuratorskim już rok wcześniej, zanim do mnie spłynął pierwsza informacja dotycząca tego, dotycząca elementów merytorycznych dla mnie do napisania wniosku, tak? Czyli to był rok wcześniej. I ja mogę oczywiście napisać w opisie, w harmonogramie, że studenci planowali działania w ramach drugiego roku studiów, taką ogólną informację. Tak, mogę to nawet wpisać w harmonogram, bo to nie jest dyskwalifikujące, ale nie mogę zrealizować zadania przed rozstrzygnięciem konkursu albo przed przyznaniem pieniędzy, tak? Natomiast to sobie za chwilę przejdziemy do regulaminu, żeby takie rzeczy sprawdzić. Okej. Okay. Wezwanie do składania wniosków, regulamin, ogłoszenie o konkursie. Kwalifikowalność wnioskodawcy. W każdym konkursie macie tak naprawdę napisane, do kogo skierowany jest konkurs. Czyli instytucja nie może złożyć wniosku do konkursu NGO-sów, tak? Czyli NGO-s nie może złożyć konkursu do instytucji. Czyli na przykład, jeżeli ja mam bardzo zdolnego artystę, który jest członkiem mojego stowarzyszenia, a składam wniosek o stypendium ministra, to on musi sam, ja mogę mu pomóc go napisać, natomiast on musi być na jego imię i nazwisko, tak? Nie na stowarzyszenie. To są jakby podstawowe rzeczy, które są, zapisane też tak naprawdę w ogłoszeniu dotacyjnym. Ja bym jeszcze dorzuciła jedną rzecz, ja wiem, że ona się ściśle wiąże z budżetem, ale zwróćcie uwagę, że tak jest z tą edukacją kulturalną Ministerstwa Kultury, kwalifikowane koszty warto przeczytać. Oczywiście, dlatego, że one bardzo mocno określają, co ja mam włączać w działanie, żeby nie, nie zaplanować działań, których nie będę mogła sfinansować. Nie? Tak, o tym będę mówiła dalej, natomiast czyli to jest na przykład, nie wiem, kupno monitora, ale nie można wydać pieniędzy na przykład na środki trwałe, nie? Ja będę komentować, jakie są te kwalifikacje. Nie, przykład, chodziło mi o konkretny przykład. Diplomu, tak, chcesz kupić projektor, a masz wpisane w Urzędzie Miasta, że nie możesz kupować środków trwałych powyżej, nie wiem. Tak, 2000. To jest tylko o to mi chodziło. To jest dokładnie ten przykład. Natomiast, to jest rzecz, której sobie do końca nie powiedzieliśmy, niestety, ale którą teraz może podam, żebyście też, że tak powiem, nie traktowali zbyt restrykcyjnie tych wytycznych, ponieważ
Projekty są zazwyczaj duże, tak? Znaczy duże, małe. No nieważne. Projekty składają się z różnego typu działań. Projekt, kolektyw, kąpielisko. Już będziemy jechać tak, jak, no, jak wybraliśmy. Działanie, tak. Budowa pieca. 3. Piknik. Co tam dalej? Budowa elementów ogrodu, donic. Dobra. Budowa donic. I kompostownika. Okej. Okay. Sadzenie, znaczy się też będzie, tak? Kompostownik. I teraz tak. Jak mówimy o współpracy sektorowej i mamy zaplanowane te działa w ramach projektu i mamy już kontekst określony, czyli w ramach tego kontekstu zaznaczonych tych wszystkich ludzi, którzy się tam, i instytucji, które się tam pojawiają, typu firmy, instytucje, no to patrzymy sobie tak naprawdę na projekt i na naszych partnerów, na to, co my mamy i mówimy, ok, ja jestem małą organizacją, PSIT-em, mam 3 bardzo dobrze zorganizowanych moich ludzi z zarządu, kilka osób, które działa satelitarnie, więc ja mogę przygotować program, tak? Mogę przygotować ten program działań, mogę zająć się tym, żeby wszystkie umowy trafiły do instytucji, mam osobowość prawną, ok, nie jest mi potrzebna instytucja. Ale na przykład może to tą budową pieca zająłby mi się, nie wiem, miejscowy zakład muralski, tak? To jest partner jeden, tak? Piknik. Okej, czyli jest architekt, widzisz, bo to jest drugie rozwiązanie. Architekt, to znaczy, że muszę z nią zjąć tylko materiały, tak? Piknik. Jakie są możliwości? Członkowie Stowarzyszenia Pieką Mafiny, tak? Członkowie. Ludzie z miejsca przynoszą ciasta, tak? Mieszkańcy. Albo na przykład robimy zrzutkę wśród mieszkańców, zbiórkę wśród mieszkańców. Ale tak. Na przykład też przyjść na przykład klasa ze szkoły, tak. Która w ramach zajęć, nie wiem, czy tam się czy się robi, ale na przykład w ramach zajęć tam tak. Też się zrobi. ZP-ów. Dobrze, tak. Możemy też zamówić katering. Tak, jak to stać, to zamawiamy katering pomocowy. Możemy za niego zapłacić, ale możemy też w ramach, nie wiem, współpracy dobrej dostać ten katering, tak? Więc to są dwa różne działania. Więc jak sobie przypiszemy do każdego z tych działań możliwości, sprawdzimy te możliwości, na ile są realne, a ile są realne, bo to też jest ważne, tak? To wyjdzie nam tak. No, to pieczenie to my jeszcze zrobimy, nie? Od biedy, jak nie dostanę tego cateringu, no to upieczemy sami, bo mamy kilka możliwości, tak? Czyli to nam wypada z finansowania. Czyli robimy to jako, nie wiem, wkład własny, działanie własne. Budowa doniczek. No dobra. To są materiały. Okej, okay, ale to już nie będę tego rozpisywać. To już załóżmy, że sobie to rozpisaliśmy, tak? Budowa doniczek. No, chcieliśmy zbudować doniczki, ale tak naprawdę ten piec jest ważniejszy, nie? Bo doniczki można kupić, a piec trzeba zbudować. No to te doniczki to jednak postaramy się, żeby dostać od ogrodnika. Jeden członkowie, 2 partner ogrodnik. Sadzenie. No, tak właściwie, to my chcemy zrobić to sadzenie, ale teraz jest wrzesień, a sadzi się tak naprawdę na maj, więc tak naprawdę to działanie to nam w ogóle wypadnie teraz, nie? Możemy sobie w następnym naborze to złożyć. Co tu jest? Kompostownik. Kompostownik. No jak nie posadziliśmy. Ale są liście z drugiej strony, na tak, trzeba będzie je tam grabić. Jakie macie pomysły na kompostownik? Zapraszam. No, trzeba go najpierw zbudować, w sensie ogrodzić. Tak. Gdzieś tam na dnie kładzie się jakieś kartony albo stare worki z płótna. No i potem jakieś gałęzie, liście i odpadki organiczne, które przynoszą mieszkańcy. Samo się dzieje. Ja widzę takie możliwości. Skoro to jest dla mieszkańców, to możemy zrobić tak. Zbiórkę starych, nie wiem, gazet. Nie, no gazet też, tak? Zbiórkę, tak, gazety. Czyli jest możliwa zbiórka. Nie wiem, stare elementy szaf, drzwi, bo z tego też można zrobić ogrodzenie. Ale można też na przykład zrobić
co? Można kupić drewno, tak? Można kupić specjalnie zagruntowane drewno, bo kompostownik nie może być przepuszczalny, nie może to być byle jakie drewno, bo inaczej nam zbutwieje, zgnije i za pół roku będziemy musieli robić nowy kompostownik, tak? Czyli może jednak lepiej zamówić i kupić to. Drzewo przygotowane, tak? Przygotowane, albo gotowe. Wymierzone. Więc tak, mamy tak rozpisany wniosek i pod... I biorąc pod uwagę kontekst naszych potencjalnych współpracowników, partnerów, to akurat nie potrzebowaliśmy instytucji, ale może na przykład ten kompostownik, nie wiem, trzecia możliwość byłaby taka, żebyśmy się odezwali do szkoły rolnictwa, tak? Jest na przykład Uniwersytet Artystycznego, ale też jest Technikum Rolnictwa, które może takie stare rzeczy ma, nie wiadomo, w ramach współpracy. I teraz nam wyszło na to, że mamy tak. Trzeba zapłacić architekta i materiał. I trzeba kupić materiały na kompostownik. Jeżeli ewentualnie nie dostaniemy tego wniosku, to zwrócimy się do tego Uniwersytetu Przyrodniczego, tak? Bo to jest nasz plan A. Kupimy, bo chcemy mieć taki super wymarzony, jak widzieliśmy. To jest nasz plan B. Dobra, jak nie uda nam się kupić, to my go potrzebujemy na wiosnę, więc spróbujemy go wyciągnąć. I teraz macie takie potrzeby, że tak powiem, które musicie finansować. I wtedy, jak macie takie coś określone, to patrzycie sobie na te koszty kwalifikowalne, bo się może okazać, że to w ogóle, oczywiście, że to się nie kwalifikuje, ale to nie jest problem, bo tego nie musicie w ogóle, tej części nie musicie wpisać do wniosku, bo wpisujecie tylko te dwie pierwsze, tak? Czyli chodzi o jakby projekt jest spojrzeniem szerokim na działanie, wniosek jest zawężeniem do zdobycia, mówiąc wprost, konkretnych środków na jego realizację, tak? Wniosek nie dyktuje Wam, jak macie projekt realizować. Wniosek Wam umożliwia tylko i wyłącznie zdobycie środków. Także jest... Okej. Okay. Czy jakaś przerwa? Macie ochotę? Tak? Jest szósta. Nie wiem, no możemy... Znaczy to zróbmy przerwę, przepraszam. Zróbmy przerwę o 6.30, to kiedy już skończymy. Dobra. To nie wiem, czy jest to. No to się rozwlecze. No. No to może zróbmy teraz krótko, a potem już nie będziemy robić. Ale zaczęliśmy później, to możesz później skończyć. To prawda, że pół godziny później. Ale to okej, okay, to na razie sobie jeszcze o tym nie mówmy. Oczywiście to była wina deseru, a nie nasza, nie? Żeby nie było. Tak jest, rozumiem. Dobrze, otwórzcie dwie... Słowo komentarza tutaj. Dokumentacja wyzwania konkursu. Macie przed sobą trzy elementy. Formularz wniosku, ofertę konkursową, i kryteria oceny, tak? I teraz, żebyście wiedzieli w ogóle, po co ja Wam to pokazuję. Bo rzadko kiedy się mówi, jak tak naprawdę wygląda ocenianie wniosków. A to jest dosyć informacja istotna. Bo jakby definiuje nam, na co musimy zwracać uwagę. De facto wygląda to tak. Ja się posłużę przykładem miasta, bo go najlepiej znam, ale on jest taki, że tak powiem, reprezentatywny. Tak, reprezentatywny. Czyli de facto fundator przedstawia ogłoszenie, tak? W którym są zawarte wszystkie informacje dotyczące tego, jakie są wytyczne, jaki jest formularz. Przepraszam, zapytam takie głupie pytanie, bo jestem zielona w tej wioski. Gdzie mogę to ogłoszenie na stronie miasta? W jakiejś zakładce specjalnej? Tak. Tam konkursy? Czy co tam? W biuletynie informacji publicznej publikuje się ogłoszenie o konkursie. Tam znajdujemy te trzy elementy. To jest dla nas podstawa do napisania wniosku, w którego teoretycznie powinniśmy znaleźć wszystkie informacje do tego, jak ten wniosek wypełnić. Dostajemy taką kartę oceny. Tak naprawdę, jak zbiera się tak zwana komisja, ponieważ te pieniądze przyznawane są przez komisję konkursową. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Urzędu Miasta, z przedstawicieli organizacji pozarządowych i z ekspertów. To jest łącznie 8 osób. Tak?
o ile dobrze pamiętam, połowa urzędu połowa przedstawicieli miasta, często są to urzędnicy, nie zawsze, czasami są to przedstawiciele instytucji kultury miejskich, pozostała część są to przedstawiciele NGO-sów, którzy są zgłaszani najpierw do urzędu, do Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tam są wyłaniani przez ten urząd i mianowani przez prezydenta za ich zgodą jako członkowie komisji, a do tego jest dwóch ekspertów. Teraz każdy z ekspertów de facto dostaje coś takiego. To a ten ekspert to kto to jest? Bo to jest tak, eksperci, takie słowo enigmatyczne. Dwóch ekspertów. Ekspertów, podobnie jak przedstawicieli organizacji pozarządowej, można zgłaszać. Może zgłaszać to i organizacja pozarządowa, i uniwersytet, i instytucja, ktokolwiek chce. Jest tak zwana lista ekspertów, która razem jakby z kwalifikacjami tych ekspertów jest wysyłana do też Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dla danych, że tak powiem, kategorii typu edukacja, kultura, sport. Ale to są, przepraszam tak wyrażę, ale to wtedy co, jest ekspert od edukacji, ale czy ekspert od wniosków? Ekspert od edukacji. Na przykład ja mam taki ekspert. Tak. Okej, okay, i po prostu jakby nie interesuje Cię to, czy to na przykład, tak? Czy ten wniosek, który napłynął konkretny jest wykonalny, tak? Czy on Asia, poczekaj, to ja mam nadzieję, że odpowiem na Twoje pytanie. To jest dobre pytanie, tylko krok po kroku, tak? Okay. Na razie jeszcze o składzie komisji. Dwóch ekspertów, którzy powinni być jak ekspertami merytorycznymi z danej dziedziny konkursu, nie z wniosków jako takich. Okay. Natomiast jak wygląda ta ocena? Oni dostają taką listę wniosków, która jest listą wniosków, które zakwalifikowały się formalnie, ponieważ tak zwanej formalnej oceny wniosków, niemerytorycznej, najpierw dokonują urzędnicy, czyli oni sprawdzają zgodnie z regulaminem, czy wszystkie pieczątki są w tym miejscu, co powinny być, czy są wypełnione wszystkie tabelki, czy są złożone wszystkie podpisy i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. I jak to wszystkie warunki są spełnione? Czy właściwe sformułowania też oni to sprawdzają? To znaczy właściwe sformułowania? Co, że tak powiem, nie. Sprawdzają zawartości, sprawdzają... Techniczną dokładnie tak. Tak jak formalną, mówi się o tym formalnie. Jak wniosek jest sprawdzony formalnie przez urzędnika i zgadza się z wytycznymi organizacji tego ogłoszenia, to ląduje na takiej liście wniosków przyjętych pod względem formalnym. Jak się nie zgadza, to jest druga lista, odrzucone pod względem formalnym z uzasadnieniem na przykład brak dołączonego kongresu albo brak podpisów osób upoważnionych. Tak? I teraz taką listę razem z tymi kryteriami i z kartą oceny, którą Wam też pokażę, tak ogólną, z daleka, to co wie, tak? Proszę, bo przerwę, bo już nie słyszałam o tym, ale też przerwę. Czy to jest też, też powiedziałaś o tym, że to są wnioski dla organizacji pozarządowych? Mhm. Aż powiedziane to jest, tak? Że to nie chodzi o to, że osoby się pojedynczo zgłaszają do miasta, nie. Tylko że organizacje, wiemy o tym, już, tak? Jest to jasne? Dobrze. I każdy z tych oceniających, tak, dostaje coś, taką kartę, którą ma de facto wymieniony każdy z tych punktów, który znajduje się w kryteriach oceny i powinien punktować zgodnie z tą skalą, która to się znajduje. To jest bardzo ważne, bo bardzo często jest tak, że ludzie piszą wnioski w ogóle bez spojrzenia na te kryteria oceny. To jest podstawa, ponieważ dokładnie jedzie się punktacyjnie po tym, co tutaj jest napisane. I jeżeli ja mam napisane, nie wiem, cele informacyjno-szkoleniowe, a mam informacje dotyczące tylko na przykład szkoleń albo tylko informacji, to dostaję połowę punktów po prostu z miejsca, tak? Bo to jest prosta sprawa, prosta matematyka w dużej mierze. Częściowo jest to kwestią jak na przykład sporu, kiedy mamy w przypadku, tak jak myśmy mieli w przypadku edukacji, 20 punktów za kształtowanie aktywnego modelu uczestnictwa, tak? Na jakiej zasadzie każdy z tych oceniających może przyznać punkty od 0 do 20, tak? Natomiast nie ma bezpośrednich wytycznych w regulaminie ani w karcie oceny, jak on ma stosować tą skalę, co ma być de facto punktowane, tak? Więc to zależy w dużej mierze od eksperta. Zdefiniowania sobie tego, czym jest aktywne uczestnictwo. No. Nie ma czegoś takiego, co jest obowiązujące formalnie. Zdefiniujesz, to znaczy, że ekspert też tak... Myśmy to zrobili w ramach grupy. Natomiast de facto grupy oceniającej ten dany konkurs. Natomiast nie ma takiego obowiązku i musisz brać pod uwagę, że może się zdarzyć, że takiego podziału skali wewnętrznego, na który składa się cała komisja, nie będzie.
A to też było tak, że ja jako na przykład ekspert zaproponowałam, jak rozumieć to pierwsze kryterium, ale ekspert ma tylko głos doradczy. Tak. I ja mogłam to tylko zaproponować, a część komisji mogła stwierdzić, no dobra, ale to jest pani zdanie, a oni i tak mogą głosować według swojego uznania. Natomiast ja mam obowiązek wypowiedzieć swoje zdanie jako ekspert, tylko że ono nie ma obowiązku być brane pod uwagę. Dokładnie tak, bo to, co jest, bo to, co jest istotne, to mimo tego, że komisja składa się z 6 osób, przepraszam, z 8 osób, czyli z 3 członków komisji i 2 ekspertów, to tak naprawdę punktują i oceniają tylko członkowie komisji. Eksperci mają głos doradczy. Znaczy my też wypisujemy punkty, oni mogą patrzeć, jak my głosowaliśmy, ale nasze punktowanie nie liczy się, nie sumuje się do sumy punktów. Czyli de facto do... Ale to jeszcze mam jedno pytanie, to znaczy, że każda osoba będąca w komisji czyta każdy wniosek? Każdy wniosek i punktuje dokładnie, musi przyznać dokładnie do każdego z tego kryterium, który jest załącznikiem, punkciki tutaj. Mamy takiego dużego Excela, w którym jest każdy punkt z tych kryteriów, których musimy w skali podanej, na przykład od 0 do 20, od 0 do 2, przyznać liczbę punktów, którą uznajemy za stosowną. Tak? A się wrzuca średnio do Excela, wylicza się średnią i od razu wtedy widać, które z wniosków są pod ranking, pada się ranking. Ale to jest tak, że każdy, powiedzmy, tak, każdy członek komisji, mamy tych 3 członków, tak, i tych ekspertów. No dobra, nieważne, wszyscy dostają taki plik, idą sobie do domu, nie? Mają 2 tygodnie na przykład na przygotowanie tego. No dobra, tydzień. Tak? I potem każdy, że tak powiem, z samym sobą tak to ocenia. I po czym się spotykają, wrzucają wszystko do Excela, no i na przykład ktoś ma tyle samo punktów. Które projekty mają najwięcej punktów, a które. No dobra, i wychodzi na przykład, że jeden projekt ma tyle samo punktów co drugi, no i teraz jest problem, bo nie mamy tyle pieniędzy, tak? Na przykład, nie? Bo wiadomo, że są takie konkursy, gdzie się daje na przykład, że jakby rozdziela się kluczem takim, żeby każdy dostał chociaż coś, a są takie, w których się rozdziela dokładnie tyle, ile ktoś wnioskował. To jest prawda, natomiast to też jest tak, że to nie jest zawarte w regulaminie i to jest kwestia wewnętrznej decyzji komisji. Tego, na co się komisja dyskutuje nad wartością obydwu projektów i się tak naprawdę przerzuca argumentami, który z dyskusja. Jest to jest... rozumiem. Tak to wygląda, natomiast jakby nie zawieszajmy się na etapie, jak to formalnie wygląda. Chciałam powiedzieć, oczywiście nie jest tak wszędzie, natomiast wszędzie jest karta oceny formalnej i merytorycznej. Ja Wam pokażę przykład, żeby pokazać Wam, jak duża jest waga, mówiąc wprost, załączników do ogłoszenia konkursowego. Wiecie co, i regulaminu. Jeżeli ktoś z Was jej nie widział, to zerknijcie, czy w ogóle dla Was zrozumiałe są te kryteria i czy wiedzielibyście, jak napisać wniosek, czy element wniosku, żeby je spełnić, nie? Czy któryś z nich jest dla Was zupełnie... Przejdziemy do tego, bo chciałabym, żebyśmy sobie to zrobili, że tak powiem, już na formularzu wniosku, dobra?